Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym powiem Wam, jakie kanały na YouTubie najbardziej lubię, jakie kanały polecam oraz dlaczego je polecam i na co ja szczególnie zwracam właśnie uwagę oglądając YouTuba. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego, jakie są właśnie moje ulubione kanały, co Wam polecam do obejrzenia i czym można się zainspirować, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Pierwszy kanał, o którym Wam powiem, będzie to kanał, który odkryłam stosunkowo niedawno, jak na to ile lat oglądam YouTuba, ale niesamowicie podbił od razu moje serce i mi się mega spodobał. Jest to kanał The Michelax. Oczywiście wszystkie linki Wam zostawię w opisie, tak żebyście nie musiały tutaj zgadywać tego, co ja mówię, jeżeli chodzi o nazwę. Ten kanał właśnie pomogła mi odkryć Alicja z kanału Alice Vlog Channel, o której później. Natomiast jest to rodzina brytyjska, która żyje sobie w Londynie. Mają jedno dziecko, są stosunkowo młodymi ludźmi, myślę około 30 lat. I oni nagrywają vlogi tygodniowe i wpuszczają tylko i wyłącznie jeden film na tydzień. Są to filmy takie typowo życiowe, daily vlogi z życia wzięte, ale słuchajcie, szczerze nie znam lepszych jakościowo, estetycznie i też jeżeli chodzi o zainteresowanie, ponieważ one trwają pół godziny, a są naprawdę kapitalnie przygotowane od strony właśnie jakościowej, od strony wszystkich ujęć. To jest wszystko takie przemyślane, takie po prostu idealne, dopracowane w każdym calu, także naprawdę myślę, że dla tych z Was, którzy poszukują takich kanałów, które nakarmią Was estetycznie, to myślę, że naprawdę na ten kanał warto zajrzeć. Oprócz tego są to niesamowicie pozytywni, śmieszni, w pozytywnym tego słowa znaczeniu ludzie, którzy naprawdę sprawiają wrażenie takie, kiedy ogląda się ich parę tygodni, jakbyście naprawdę znali ich jako takich swoich naprawdę, naprawdę dobrych przyjaciół. Także serdecznie Wam polecam. Te daily vlogi są zrobione z takim ogromnym smakiem i nie ma tam zbyt dużo takiej prywaty, nie ma tam dużo takiego gadania w ogóle o jakichś bezsensownych rzeczach, które nikogo nie obchodzą. Bardziej oni skupiają się na tym, żeby pokazać swoje życie, pokazać różne fajne miejsca, które są w Anglii, pokazać odrobinkę też, wiadomo, swojego takiego życia codziennego, tego, co tam spożywają, na przykład gdzie chodzą do restauracji, ale to wszystko jest zrobione z takim smakiem i z taką najwyższej klasy estetyką, więc serdecznie Wam polecam. Kolejny kanał, który ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię i oglądam go w sumie od bardzo dawna, jest to kanał polski i jest to kanał Alicji z kanału Alice Vlog Channel. Ja Alicję miałam taką okazję wspaniałą poznać na żywo i powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo jakoś od razu się zgadałyśmy i jakoś tak bezproblemowo ten kontakt przebiegał. Alicja jest bardzo fajną osobą, cały czas jest uśmiechnięta moim zdaniem, na żywo tak oceniając. I jej kanał również ze względów estetycznych bardzo mi przypadł do gustu, ponieważ po pierwsze dlatego, że Alicja bardzo dba zawsze o tło, ona jest dla mnie totalną inspiracją, jeżeli chodzi o właśnie aranżowanie różnych rzeczy związanych z tłem, związanych z jakością, z doświetleniem filmów, także to jest na pewno coś, co na kanale Alicji zasługuje na najwyższe uznanie. Oprócz tego jest po prostu taką zwykłą, fajną dziewczyną z Torunia, z Włocławka, która też pokazuje swoje codzienne życie i jest to bardzo pozytywne. Też stara się, aby jej vlogi były urozmaicone, co dla mnie również jako widza jest bardzo takie zachęcające i przyciągające wzrok. Także polecam Wam również kanał Alicji. Jeżeli jeszcze tego kanału nie odwiedziłyście, to koniecznie zajrzyjcie do Alicji i zostawcie jej oczywiście subskrypcję. Kolejny kanał, który mnie urzeka po prostu tak naprawdę z odcinka na odcinek coraz bardziej, to jest kanał dziewczyn Justyny i Kasi, dziewczyny z Love and Great Shoes. Dziewczyny są rewelacyjne, po prostu to jest przyjaźń w czystej postaci. Ja je tak kocham, naprawdę widać, że dziewczyny dbają bardzo o czystość swoich umysłów i bardzo dbają o swoją relację. Jest to dla mnie totalny wzór do naśladowania. I ja, kiedy je oglądam, mimo tego, że to nie jest absolutnie jakiś kanał psychologiczno-terapeutyczny, ale kiedy ja je oglądam, to ja sobie uświadamiam, jak bardzo, ale to bardzo trzeba dbać w naszym życiu o takie prawdziwe przyjaźnie, o relacje, o to, żeby po prostu jak najwięcej czasu spędzać razem, jak najlepiej się poznawać, ale też akceptować siebie, bo moim zdaniem dziewczyny są totalnie inne, mają totalnie inne zainteresowania, mają totalnie jakby troszeczkę inne umysły, na coś innego są skierowane, w sensie takim, że na przykład Kasia jest bardziej taką osobą, która pasjonuje się właśnie wystrojem wnętrz. Ciężko mi to opisać, ale jest taką moim zdaniem perfekcyjną panią w domu, a z kolei Justyna jest taka bardziej, bym powiedziała, postrzelona.
i taka bardziej żyjąca chwilą, nie taka zaplanowana jak Kaśka. I naprawdę, no, dziewczyny są kapitalne, ja je uwielbiam, uwielbiam ich poczucie humoru, uwielbiam ich estetykę filmów, to jest, jak zauważyliście już po raz trzeci o tym mówię, o estetyce filmów. Są to naprawdę dla mnie ogromne wzory do naśladowania, zarówno pod kątem zachowania, jak i pod kątem tworzenia na YouTubie. Także jeżeli jeszcze nie widziałyście dziewczyn, w co wątpię, to również serdecznie Was zachęcam do kliknięcia tutaj, abyście mogły się przenieść prosto na kanał dziewczyn z Love and Great Shoes. Kolejny kanał to jest kanał, który zapewne każda z Was, która ogląda mnie, na 100% zna ten kanał, ponieważ jest to kanał Asi Maksineczki i Asia dla mnie jest taką wyjątkowo sentymentalną youtuberką, ponieważ ja uważam, że wszystko co ja wiem na temat makijażu, wszystko co ja umiem w temacie makijażu i tutaj naprawdę bez wchodzenia komuś w cztery litery, naprawdę uważam, że zawdzięczam to kanałowi Asi, ponieważ po prostu ją od x lat, odkąd w zasadzie chyba zaczęła na YouTubie, ją oglądam i naprawdę razem z nią tak naprawdę się wszystkiego uczyłam i tak, śmiało mogę powiedzieć, że wszystko co na dzień dzisiejszy potrafię, jeżeli chodzi o makijaż, to jest moja własna praca, ale oparta o jakby szkołę Joanny Ferdynus Gołuszko. Więc pozdrawiam serdecznie Asię i mam nadzieję, że Asia jest świadoma tego, że ma w swoim gronie widzów ludzi, którzy również tworzą na YouTubie i którzy się nią inspirują i którzy się tak naprawdę nauczyli od zera, bez szkoły kosmetycznej, bez szkoły wizażu, bez czegokolwiek, jeżeli chodzi o taką formalną edukację, nauczyli się od niej. Więc Asiu, dużo życzę siły, motywacji i dalszych pomysłów, aby nas uczyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje polecane kanały na YouTubie. Jest ich więcej tych, których oglądam, ale jakoś te, które Wam wymieniłam, są tymi, które jakoś najbardziej mi zapadają w serce, w poczucie estetyki oraz są takimi moimi najbardziej ulubionymi, na których filmy po prostu, wiecie, zacieram rączki i czekam mega każdego tygodnia. Więc dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione kanały na YouTubie. Mam nadzieję również, że zajrzycie na te kanały, które ja Wam poleciłam i napiszecie mi w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat tych kanałów i czy również Wam przypadają do gustu. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie kciuka do góry, jeżeli spodobał Wam się tego typu filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!